Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie w poprzednim odcinku pomogliśmy mieszkańcom Velen w różnorakich problemach tak, aby karma uśmiechnęła się do nas teraz, gdy wracamy na główną ścieżkę znaleźć Wiedźmy z Krzywuchowych Moczarów. No to co, ruszajmy! Tu jakoś koło krzyża przez ten mostek i chyba powinniśmy być w miarę na miejscu. Macie panowie jakieś problemy? Okej, ani kroku dalej. No to bardzo dobrze, poćwiczymy naszą tu walkę, bo dawno nie mieliśmy już takich bandytów na naszej ścieżce. Tylko myślałem, że jeszcze żyje. Potwory i potwory, a tu proszę. Rabuj z łukiem. My jesteśmy Wiedźminem z Igni. Soczyście już na start. Najgorzej, że dalej też kręcą się wilki. A nie chwili spokoju z nimi tutaj. Ale zobaczmy, co to za chatka była, bo przyznam, że nieco zainteresowało mnie to miejsce. Nigdy tak mocno nie przyglądałem się. Suszona ryba. I chyba nie tylko ryba. I rybak suszony. Nigdy nie przyglądałem się takim punktom jakoś wyjątkowo mocno. A tu proszę, można znaleźć receptury, można znaleźć coś miłego dla oka i to w okolicy Wiedźm, bo zostało nam tylko 200, ponad 200 kroków i powinniśmy się z nimi spotkać. No chodź, Płotk. Niedobrze panowie trochę nam przerwali, a może i właśnie rozgrzali do bitwy i do tego, co tu nas dziś czeka. Ale wilki ominiemy. Nikomu jeszcze przynajmniej do tej pory nic złego nie zrobiły. Płotka, a może tak głowa... O, dasz radę? Głowa do góry? Przyznam, że byłoby więcej widać. No jakoś inaczej sobie wyobrażałem moczary, ale może to dopiero początek drogi na nie. Otóż to. I zaczyna się. Bagna. No bagna to tak samo nienawidzę jak portal. No dobrze, Geralt. Chodź, to jest chyba to, czego tutaj poszukiwaliśmy. Słodka ścieżka. Podążenia. Czyli w takie wiedźmińskie spojrzenie. O! Serduszko jest. Więcej serduszek. Tak trochę klimat Wielkanocy się tu zaczął, gdzie w niektórych krajach wieszają jaja. Znaczy, takie jajka z czekolady, żeby nie było, na drzewach. I biegnie się w poszukiwaniu skarbów. No to i my w ten sposób ruszamy. Zastanawia mnie, w jaki sposób można się zgubić na tej ścieżce, skoro to jest tak, no wydaje się, całkiem miło rozwieszone. Nie sposób przejeść wszystko. A medalion drży. No dobrze, chyba że to właśnie my mamy tutaj tylko ją widzieć. No jak dojdziemy na miejsce, to już tak miło i słodko tu nie będzie. Ale dzień dobry. Czy jest tu ktoś? To wytłumaczy nam, jak to wszystko działa. Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć. Jak kucharz to obaczył, zarąbał go na śmierć. Spuścił z niego krew, skórę zdarł z gub ptaska. Śmieje się i mówi, smaczna ta kiełbaska. Kucharz to morderca i ohydny głupiec. Teraz my go podpalimy po to, żeby upiec. Raz, dwa, trzy, po krzesiwo biegniesz ty! Bardzo ciekawa wyliczanka. Ktoś ty, idź stąd! A wy chyba z jednego ojca, albo jednej mamy. Szukamy... Nie, w ogóle co wy tu robicie? Co robicie same na bagnach? Nie same, ino z babcią. Pytam, skąd się tu wzięłyście? My są sieroty. Wszyscy? Wojna jest to i są sieroty. Co się tak dziwujecie? No, mądrzej gada niż Jątek. Szukamy kogoś. Szukam wiedźm z Krzywuchowych Moczarów. Ty sam żeś jest jak wiedźma. Wiedźmy z moczarów? Nam nie wolno chodzić po moczarach, babcia zabrania. Jak zniknął mój brat Ziemek, to babcia powiedziała, że to dlatego, że poszedł do lasu i zabłądził. Babcia potem strasznie płakała. Może jeszcze wróci. A może
A nie ma co denerwować dzieci. Widziałyście tutaj pewną dziewoję? Na bagnach zgubiła się młoda kobieta. Miała szare włosy i bliznę na twarzy. Widzieliście kogoś takiego? Tu nie ma żadnych dziewuch. A ja to co jestem? Co z ciebie za dziewucha? Dziewuchy mają cycki. Właśnie. Kiedyś jak przez wieś wojsko szło, to wioskowy dziad krzyczał: chowaj ta dziewki po lasach! Niech żołdaków cyckami nie rażą, bo biada im! Tak mówił. Mądre dzieci. Jest tu ktoś jeszcze? A jest tu jeszcze ktoś prócz was? Znaczy się kto? Ktoś to mógł widzieć tę dziewczynę. Jak sześciookie drzewo? Drzewo w tym roku śpi. Może Janek? A co to za rozmowy? Co za pogaduszki, ja się pytam. Tu nie wolno być nikomu. Tylko dzieci. Moje dzieci tu mogą być. A tyś co za jeden? Z bronią jak bandyta? Możemy być i bandytą. Jeżeli to poprawi nasze stosunki. Kto to jest Janek? Janek poknął dzbanek, potem pierdział cały ranek. Jak ty się wyrażasz? Zmyślają i zmyślają, nic tylko zmyślają. Kim jest Janek? Te dzieci są pod twoją opieką? To są moje wnuczki. Babcia jest dla nas bardzo dobra. Na wieczerze będzie zupa ze skwarkami. Czasem dzieci giną w lesie. Tęsknię za nimi. Nie widziałeś ich w lesie? Nikt nie widział. Możemy pójść poszukać. Jesteś wiedźmą z bagien? Ponoć na krzywuchowych moczarach. Ja wiedźmą? Nie, nie mam miotły ani sowy i ani jednej brudawki na nosie. Mam piękny nos. Przyjrzyj się, widzisz? Babunia ma ładny nachalek. Moje ty kochanie, dzieci są takie słodkie. No wszystko zależy, jak się je doprawi. Szukamy pewnej dziewczyny. Rozmawiałem z dzieciakami o dziewczynie, której szukam. Ja byłam bardzo ładną dziewczyną. Nosiłam taki długi warkocz, co mi go mamusia pletli, i sukienki miałam w kwiaty. Może ją widziałaś, młoda, ma szare włosy. To twoja narzeczona. Raczej córka. Córka? Moja śliczna, dobra córeczka i ta jej siostra. Gdzie one teraz są? A może krzywda jakaś im się dzieje? Skomplikowane. Pomóż mi, proszę. Młoda, szarowłosa dziewczyna. Chcę tylko wiedzieć, czy ją spotkałaś. Dzieci, na co patrzycie? Idźcie myć ręce, będziemy łapać świerszcze. Widzę, że niczego się od ciebie nie dowiem. Tak, bo ja nic nie wiem. Janek na pewno wie. Pytam go o coś, a ten mówi: poczekaj, podrapię się po życiu i wymyślę. Co to za brzydkie słowo? Marsz do chaty. Za karę będziesz stał w kącie, a ja cię przypilnuję. A ty stąd odejdź, odejdź! Młody, powiedz coś o Janku. Co tu robi obcy? Mu się z wojny wraca. Kurczę, tu więcej dziewczyn jest. Co tylko jedna miała być, ale... Młody, słyszysz przez ściany? Babcia nie będzie zła. Chyba. Babciu? Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno! Nie będę z tobą rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony. I obcy porywają dzieci. No szybko tu babcia, widzę, namieszała w głowie. Gdzie jest Janek? Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! No nie mamy. Ręki do dzieci? Trzeba babcię z chaty wygonić. Ej, dzieciaczki, chcecie się pobawić? Wygońcie babcię z chaty. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. No dobrze, a wy co na ten temat myślicie? Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie, wygląda podobnie jak on, o. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. No dobrze, i nic wam nie robi złego? Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze.
i boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. Czyli znęca się psychicznie. No dobrze. Tamten chłopiec nie boi się chodzić do lasu? Chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Brrr. Może to lubi. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. Giczały. Dobrze. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. 1, 2, 3... 18, 19, 20... Szukam. Geralt, jak wszystkie, to wszystkie. 21. No dobrze, dzieciaczko. Słyszałem, że ktoś kikał. Jakby dać im wygrać, może będą bardziej zadowolone. Widzę ślady stóp. O! No sprawdźmy. Nie ma? No! Widzę cię. Wychodź. Udało ci się. A ci się upiekło. Tak. Ignij te sprawy. O! Znowu ktoś kicha. Mogę tak spalić całą chatę? Młody, byłaś. Wiem, że tu na bank jesteś. Siecisz tu. Znalazłem cię, nie chowaj się. Że z czarnymi niby tu się nie bawił, wchowanego. O, kolego. A najgorzej, że Igni nie działa. Może Axie albo Art. Dmuchniemy ostatnią postać. Czyżby w środku? Tak po prostu? Póki nie widzą. Trochę książek. O! O, tu jesteś. Jakżeś mnie tu wypatrzył? No macie takie ciężkie stopy i zostawiacie za sobą ślady. No nic, nie mają. Ciekawego do wzięcia. To co jeszcze? A! 3x4. No dobrze, zaczynamy dochodzenie. W której części świata jeszcze nie znaleźliśmy dzieciaczka? Nie chcecie zdradzić, gdzie się wasz kolega schował? Trochę by nam to ułatwiło zabawę, ale... Może na dachu siedzi? Niczym płotka, czy te wszystkie inne... Albo młody... Dach jeszcze może poczekać. Tam jest jakaś kusząca beczka. Może się kisi w niej. Młody! Tu zamknięte. Najgorzej, że nic nam nie chce ułatwić tego zadania. O, mamy ślady. I ty tu do babci poszedłeś? Poskarżyć się, czy... A... Teoretycznie tu przez okno. My się nie przeciśniemy. Ale wydaje mi się, że tę osobę akurat, która tam przez okno przebiegła, to znaleźliśmy. Przy czym... Sprawdźmy wszelkie poszlaki. Młody, pobite gary. Już, pobite gary. Zawsze działa. Ło. Pobite gary? Ktoś miał tu do lasu nie chodzić. I już. Koniec zabawy. Nigdy więcej już się nie chowa. Jesteś czarodziejem, prawda? Jak pójdziemy pod domek, to pokażesz nam sztuczki? Nie, porozmawiamy o waszej obietnicy. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. Babciu, babciu, jak ten trzmiel w żyć użarł? Chodź, babciu! Nie bój się.
Nie wiem. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Nikt ci nie pomoże. Ale nie bój się. Niczego. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę. Ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Ale nie jest jednym z was. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarli z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu o świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żeby usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już nie trzeba. Wystarczy. To może gdzie jest Janek? Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek to kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję ci. Pomogłeś. Arek, zapamiętamy. Arku. Co się dzieje? Kto powiedział życie? To brzydkie słowo, brzydkie. Nie płacz, jak je. Są brzydsze, na te same rzeczy, tak? Czy jakbyśmy chcieli... A, zresztą, co będziemy to wnikać? Widzę stwory z bagien tutaj przyszły. Utopce. Może niekoniecznie Ardem, ale Ignis, zaskoczenia, możemy je wziąć. Wow, a tu chyba baba błotna nawet. Tak? Tak, wodna. Przepraszam, oj, nie wiem, czy jej nie uraziłem. Może raz silnym atakiem, a nie możemy... Czemu to pochodnie trzymasz w ręce, Geralt? Ja wiem, że to tak może wyglądać przerażająco, ale nie tak bardzo jak nasze silne ciosy. No dobra. Janek nie jest zmyślony, na pewno zostawia ze sobą ślady. Janek, Janeczku. Mózg utopca. Dla ciebie mamy, ale nie, no coś z baby wodnej, no właśnie, warto podnieść. Nasza pierwsza babeczka tutaj. W tej serii, więc warto. Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Albo pingwiny. No dobrze. O, więcej takich jak tam. Czy my musimy naprawdę wszystkich pociąć, żeby tu było bezpiecznie? Jak te dzieci mają chodzić i się bawić na bagnach? Ty was tu tyle. Chyba, że pilnujecie je. I taka z wami robota. Pocięte. Z utopców już nie ma co zbierać. Janek, Janeczko. No dobra, nie musimy każdego śladu zbadać. Wystarczy, że za nimi podążamy. W ogóle przed samą oczywiście wyprawą naostrzyliśmy nasze te miecze. Naprawiliśmy zbroję. Więc niczego się nie boję. Tak? Możemy ruszać. Poszukiwanie. Czy na poszukiwanie? Prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Dziwnego drzewa i dziwnego miejsca, w którym też spotkamy się już w kolejnym odcinku. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawa rozmowa, w
końcu sam Janek nam tu zawita, więc zapraszam już teraz na więcej, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone dziś chwile. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej!